dobry. Dziś w Telewizyjnym Centrum Kultury o najnowszej premierze w Teatrze Polskim w Bydgoszczy będzie także Wacław Havel na wyciągnięcie ręki, a to przy okazji wystawy w BWA, a na początek niezwykły projekt Akademii Muzycznej z Chopinem w tle. Coraz więcej tego jest, tak. Taka magma, jak to... Ja uwielbiam Chopina. Chopin jest moją fascynacją od lat, kiedy byłem w ich wieku. Kupiłem kiedyś całą serię tych płyt żółtych, dzieła wszystkie. Także na Chopinie się bardzo dobrze kiedyś znałem, słuchowo. Sednem jest zderzenie dwóch stylistyk jakby, tej takiej klasycznej pieśni Chopina, od której bierzemy styl romantyczny, miłość, namiętność, całą frazę z rubatem, z wszystkimi chopinowskimi smaczkami i zderzamy to ze stylistyką modern, mówiąc ogólnie modern. Do tego worka wkładamy jazz, reggae, elektronikę, różne inne sytuacje, które nam się przydarzają. Nie obcujemy na co dzień z muzyką klasyczną, przynajmniej no, nie ja. Dlatego dla mnie to było też ciekawość i zbicie się na przykład w jednym utworze, interpretacja wokalisty jazzowego z wokalistą klasycznym. Ja to ogólnie mam rolę cwaniaczka i trochę myślę adoratora i w ogóle taki, jak to pan Witek mówi, Ricky Martin. Ja jestem sceniczym Ricky Martinem, który ma być i z jednej strony zwierzęciem scenicznym, który w ogóle ma full fanek, a z drugiej strony jestem też jakby facetem, któremu w jakimś momencie sypie się ta cała, to wszystko co ma, to wszystko co zdobył. Te pieśni zdobyły nowy obraz i każdy, nawet ktoś, kto nie zna muzyki klasycznej i w ogóle takiej nie słucha, może inaczej spojrzeć na Chopina albo w ogóle dopiero się zaadoptować w tej muzyce. Ja akurat mam tutaj piosenkę finałową i na końcu mogę sobie poszaleć jakąś tam chrypką, trochę rozrywkowo, na jazzowo, także mogę się w dwóch odsłonach pokazać. Mamy godziny prób, ale my te godziny często przekraczamy. My robimy to na razie no, po prostu za friko. No, na razie nikt nam za to nie płaci. Chcemy zrobić produkt, który się sprzeda, który pokażemy tu i ówdzie i mam nadzieję, że tak będzie. Zespół Teatru Polskiego w Bydgoszczy wchodzi na scenę z nowym spektaklem reżyserii Maji Kleczewskiej i z udziałem wokalistki Katarzyny Nosowskiej. Cienie, Eurydyka mówi, to kolejny spektakl na podstawie tekstu Elfriedy Jelinek. Wydaje się, że bydgoski zespół tym razem ostatecznie przepracowuje osobowość naszych czasów. Kolejny raz oswaja lęk przed przemijaniem i robi to nowatorsko, czerpiąc z najnowszego tekstu noblistki. Tak jak w Podróży zimowej Jelinek jakoś zbliżała się do tematu śmierci, umierania, tak wydaje się, że w tym tekście idzie jeszcze dalej i sięga po mit, w którym jakąś centralną postacią jest tytułowa Eurydyka, która wchodzi do Hadesu.
porusza się między innymi cieniami, które tam wędrują po tych polach elizejskich. I wydaje się też, że to jest takie wyobrażenie o śmierci, które ma na celu jakoś ukoić lęk człowieka przed tym, co się, do czego my nie mamy kompletnie dostępu, że wszelkie nasze wyobrażenia o tym, co po śmierci, są nie takie ubogie. Tak to jest, tak na tym nasze życie polega, żeby nie robić tragedii ani cierpienia z tego, że się cierpi, z tego, że się umiera, z tego, że ma się lęki, że ma się fobie. Próbowaliśmy przyszpilić osobowość naszych czasów, pokazać ją w swojej małości, w swoich lękach, niedostatkach, ale nie oceniać. W spektaklu zaskoczeniem dla widza jest odseparowanie aktorów od reakcji publiczności. Grają w specjalnie skonstruowanym pomieszczeniu, nie słysząc i nie widząc reakcji widzów. Bez wątpienia twórcy chcą przebić swoje wcześniejsze adaptacje Jelinek. Kiedy zastanawialiśmy się, kiedy po raz kolejny przystąpiliśmy do pracy nad Jelinek, stwierdziliśmy, że potrzebujemy jakichś nowych wyzwań, żeby też siebie wewnętrznie rozwibrować. I jakby tutaj nas zastanawiała sytuacja, kiedy aktor zamknięty jest, można tak to nazwać, w pudełku, kiedy dźwiękoszczelnym. I kiedy nie widzi i nie odbiera widowni i zdany jest tylko na samego siebie. Tym razem można powiedzieć, że to jest ekstremalna czwarta ściana, czwarta, nawet piąta. Że to jest, że aktor, który jest jakby w kompletnej izolacji. I widz, który jest w sytuacji właściwie podglądania. Podglądania zaproszony totalnego. Zaproszony jest do podglądania życia. Wydarzeniem na pewno jest udział w spektaklu wokalistki Hej Katarzyny Nosowskiej, która nazwała udział w projekcie niebezpieczną przygodą. Wchodzi do teatru z własnymi tekstami, ale podkreśla, że nie jest i nie będzie aktorką. Zobaczył dwa cienie. Pierwszy to ja, a drugi prawda, która poza znużeniem już niczego nie mówi. Należę do powiedzmy artystek, piosenkarek, które bardzo, bardzo głęboko przeżywają swoje wyjście na scenę. Nigdy nie wyhamowałam, jeżeli chodzi o tremę. Jest to dla mnie zawsze nieprawdopodobnie stresujące. Wyjście przed ludzi, spotkanie z widownią. Więc jakby denerwuję się ekstremalnie w swojej dziedzinie. Natomiast tutaj te nerwy są dodatkowo podpompowane i szczerze mówiąc, no właściwie jestem na marach. Główne tematy, jakby, które są najsilniej zaznaczone w tym spektaklu, no są w tej chwili dla mnie prywatnie interesujące, tak zupełnie na życie. Więc jakby rzeczywiście ten tekst jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo inspirujący. To jakby nawet traktuję go trochę w kategoriach jakiejś takiej pozycji no, filozoficznej bardziej, bo to jakby, nie wiem, mam wrażenie, że to jest, ten tekst jest jakby niczym ziarno rzucone na aktualnie bardzo podatną we mnie glebę. My jesteśmy nieświadomi na siebie, ani siebie nawzajem. Nie widzimy ani siebie, ani innych cieni. Ten, kto nie przyjdzie, nie załapie się na ten spektakl w trakcie jego prezentowania. Nie wiem, ile tych spektakli się w ogóle odbędzie w życiu, natomiast będzie, myślę, że żal po prostu nie przyjść na to. Ani o innych już nic. Zapraszamy na wystawę fotografii Oldrisza Skacha, Wacław Havel na wyciągnięcie ręki. Oldrisz Skacha fotografował Wacława Havla przez ponad 30 lat jego życia i stał się częścią jego intymnego świata. I tą intymność widzimy na zdjęciach, które u nas właśnie będziemy prezentować. Jest to wybór kilkudziesięciu fotografii, zapewne z kilku tysięcy, jeśli nie z kilkunastu tysięcy, które Oldrisz Skacha zrobił Wacławowi Havlowi. Zarówno kiedy on był dysydentem, pisarzem, jak i później, kiedy już został prezydentem Czechosłowacji, a później Republiki Czeskiej. Wystawa ta możliwa jest dzięki współpracy z konsulem honorowym Republiki Czeskiej w Bydgoszczy Dariuszowi Zimnemu oraz współpracy Czeskiego Centrum w Warszawie. Wystawę fotografii Oldrisza Skacha można zobaczyć u nas w galerii do 19 kwietnia. Widziałam twarz.
Stacja Warszawa to fabuła przenikająca kilka historii i motywów współczesnej Warszawy. Film jest debiutem dla kilku reżyserów, m.in. Macieja Cuskę. Stacja Warszawa to jest film kilku debiutantów. Spotkaliśmy się kilka lat temu. Ja z tą drużyną się spotkałem, poznałem chyba ze 3 lata temu, a oni już wcześniej w Szkole Wajdy, bodajże 4 lata temu. I właśnie w tej Szkole Wajdy pomyśleli, że fajnie byłoby zrobić wspólnie film. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Moja historia jest trochę abstrakcyjna. Ja zaadoptowałem scenariusz, który stworzył jeden z naszych kolegów, który miał w tym projekcie uczestniczyć, a w końcu nie mógł. A tą historię napisał dla nas po prostu. Historia więźnia, który wychodzi z więzienia, który wierzy w to, że jego życie się od tego momentu odmieniło, który wierzy, że jest kimś więcej niż tylko zwyczajnym człowiekiem. To pan, panie Matejuk, niedawno wyszedł z zakładu karnego i już pan łamie zasady zwolnienia warunkowego? Jak to łamie? No jak? No jeździ pan bez ważnych badań technicznych i bez ubezpieczenia, do tego po chodniku. Ale panie Wadzo, bo mi właśnie mama zginęła. Wierzy, że został wybrany po to, żeby pomagać ludziom i ich zbawić. I teraz pytanie tego filmu, właśnie tej noweli. Czy my jesteśmy gotowi w ogóle na coś takiego? Czy gdyby w dzisiejszych czasach ktoś taki się pojawił, to byśmy go przyjęli lepiej niż 2000 lat temu? Jak panu zginęła mama? No, na placu, tym tłumem pod krzyżem, rozdzielono nas. Wróciłem do domu, nie było jej, boję się, że... No dobrze, jak się pana mama nazywa? Matka Boska. To wszystko w dzisiejszym telewizyjnym Centrum Kultury Archiwalne. Odcinki programu możecie oglądać na naszym kanale na YouTube.